Witajcie nasi drodzy widzowie. Dzisiaj zapraszamy Was na specjalny odcinek. Specjalny, ponieważ powstał on we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. I wspólnie chcemy Wam pokazać historię ludzi, którzy podobnie tak jak i my rzucili wszystko, porzucili swoje dotychczasowe życie w miastach i rozpoczęli je w przeciwieństwie do nas na wsi. Tam powstały ich domy i tam powstał ich biznes, który pozwala im się utrzymać. Tym samym w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy naszą bieszczadzką przygodę, choć w Bieszczadach jeszcze się nie znajdujemy. Jesteśmy w Beskidzie Niskim, w miejscowości Wisłok Wielki, gdzie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne o pięknej nazwie Przedbieszczady. Jest to dom Zbyszka i Beaty i w tym domu goszczą oni turystów, podróżników. Można u nich dobrze zjeść, można spróbować kozich serów, które oni wyrabiają. Wszystko to jest naturalne i ekologiczne, ale o tym opowiedzą Wam już oni. Zostańcie z nami. Witajcie nasi drodzy, powtórnie, bo już się z Wami witaliśmy i tak jak na początku Wam mówiliśmy, znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Przedbieszczady. Jesteśmy w Beskidzie Niskim, tak? Dobrze mówię? Tak. Czyli jesteśmy u podnóża prawie Bieszczad i tutaj właśnie Zbyszek i Beata mają takie fantastyczne swoje miejsce, gospodarstwo. Tutaj mieszkają, tutaj mają kozy i właśnie, jak to się zaczęło? Opowiedzcie nam Waszą historię. Czyli skąd tu się wzięliście, dlaczego tutaj? Kochamy góry i to był nasz cel taki życiowy, przeprowadzić się w ogóle w góry. I Zbyszek jeszcze wtedy pracował w Niemczech. Ja byłam na takim rozdrożu w Rybniku, mieszkaliśmy i stwierdziliśmy albo teraz, albo nigdy. Przyjechaliśmy w tak zwane Bieszczady, szukaliśmy domu przez około 2 tygodnie. Znaleźliśmy ten dom, za bardzo go nie chcieliśmy oglądać, bo był właśnie w środku wsi, a myśmy chcieli w górach, pod lasem z wilkami, niedźwiedziami. Ale znaleźliśmy ten dom, przeprowadziliśmy się w tym samym roku, w którym go znaleźliśmy. No i tak to się zaczęło, zaczęliśmy tutaj mieszkać. Jak się tu przeprowadzaliście, to mieliście taką myśl, marzenie, że będziecie też tutaj jakby w jakiś sposób zarabiać, właśnie przyjmować gości, czy jaki był pomysł wtedy? Pomysł był taki, żeby przeprowadzić się i mieszkać, żyć każdą chwilą. A to, co się teraz, co jest teraz, to pojawiło się bardzo spontanicznie i wyszło takie samo z siebie. Samo życie. A to powiedz nam, co tutaj teraz macie, bo macie tak, macie piękny dom i serwujecie pyszne domowe obiady, tak? Tak, to znaczy tak, może zaczęło się w ten sposób, że Jaropełek, który się tutaj już urodził, nasz najmłodszy syn, nasz najmłodszy syn był uczulony na mleko krowy. Aha. I z początku kupowaliśmy mleko kozie, ale po prostu... na rowerze 5 km do gospodarza po mleko. No, po miesiącu uznaliśmy, że tu mam jeździć, to kupmy kozę. Aha. No to idziemy na miejscu. No i tak się zaczęło, koza miała jeszcze dwoje młodych. Dwie córeczki, żeby jej nie było smutno. No i tak to się zaczęło właściwie. Też nie wiedzieliśmy, żeby koza dawała mleko. To musi mieć małe, myśmy tego nie wiedzieli. Właśnie miałam zadać to pytanie, no. Jak to jest z kozami? I tak to właśnie jest, że trzeba na jesień do pana kozła. Pan kozioł zrobi, co zrobi. No, przyszły rok, jak były trzy kózki, no to już było siać. Jak lecą.
czy tej opieki nad kozami, czy masz w ogóle jakieś, one są wymagające? Czy... Wymagające pod tym względem bardziej potrzebują opieki człowieka i psa przed wilkami. Mm-hmm. No, jakie ma rogi. Zdarzyło wam się, że zaatakowały wilki? Często. Czy nawet kilkanaście razy, ale od momentu jak jest pies, który gdzieś właśnie teraz śpi. Ale już sam zapach, sam obecnością już, no bo latem jak przyjdzie jeden czy dwa wilki, to dają sobie spokój. Czy to pies po prostu instynktownie wie, jak postępować ze Tak. Zadanem? Owczarki podhalańskie to mają już w krwi, nie? Oczywiście te z wystaw. I od momentu jak jest pies, no to mamy spokój w sensie tym, że nie mamy strat wśród kóz. A były przypadki, że nawet właśnie tak jak tu stoimy, tu powyżej może 30 metrów, przyszły dwa wilki, wtedy on postawił, pierwszy raz go widziałem w takiej akcji, jak on to groźny jest. Ale swoją powinność za tą michę, on właściwie pilnuje te kozy. On nie jest, to nie są psy do zagadania, tylko do pilnowania, jak prowadzi jako pomoc pasterza. Swoją obecnością po prostu. One też reagują na jego szczek, to wtedy, jeżeli coś tam się dzieje. To jest bardzo dobre miejsce, czuć tutaj dobrą energię, naprawdę ci ludzie są tacy sympatyczni, tacy spokojni. No te kozy, widzieliście te kozy i tego pieska? Super to jest, bardzo mi się podoba. Jestem, właśnie czegoś takiego szukałem, takiego miejsca, żeby osiąść w ciszy i spokoju w przyszłości, jak już pojeździmy, objeździmy cały świat, to później żebyśmy siedli właśnie w takich bieszczadzkim gaju i smażyli gofry i robili kozie sery. Fajne, bardzo mi się to podoba. Biały, forma, tak. Krążka, nawet dostał nazwę teraz już przez Urząd Marszałkowski jako wołoski ser wyrób regionalny. Mamy ten wołoski wędzony w innej formie, nieco takiej pradawnej. Ten wołoski nawet uznany został za jako drugi wyrób na Podkarpaciu, drugie miejsce zajął. A jeszcze mamy właśnie, tak jak mówiłem, zioła, papryczka. Czosnek niedźwiedzi na dzień dzisiejszy w ofercie dla naszych gości miłych. Możemy przejść do wędzarnika też, dobra. Zobaczyć jak tam. To mam wędzarnię właśnie, stamtąd przychodzi ser, oczywiście w pojemniku pięknym. No został się tylko jeden, dziś będziemy na nowo wędzić. Ale pachnie, Jezu, super. Wędzarnia, oczywiście drzew owocowych mamy na polu tyle. Pomagają nam kozy, bo one je podgryzają, te gałęzie opadają, no i mamy wędzarnię na gruszy, czasem na tarninie. Na zimno trzeba wędzić, no jest to około 3-4 godzin, albo na zimnym dymie zupełnie całą noc. Wtedy zostawiam go na całą noc, no trzeba wstać sobie tam go tam pod... Jest bardzo zimno tam. 20 stopni. Na 20 stopni? Na 20 stopni. Czyli i po ten serek przyjeżdżają do was turyści, goście? Najpierw myśmy jeździli na różne festiwale serowe, nie tylko serowe, myśliwych, jakieś rykowisko, żeby po prostu pokazać się z towarem, zaprezentować się. To już są lata praktyki, to już ludzie, wydaje mi się, że już nasz ser jest znany. Tutaj przyjeżdżają. Tutaj przyjeżdżają, teraz przyjeżdżają do nas. Początki i jeszcze w dwóch restauracjach też wy dostarczacie ser. Mamy dwie restauracje w Bieszczadach. To jest, reklamę zrobię, Wina Świata, czyli Stare Sioło w Wetlinie, no i Oberża pod tym Aniołem w Cisnej. Gdzie tam przyjeżdżają sobie poserki do nas raz na jakiś czas, jak to mają w karcie. Nie chcecie jakby powiększać, robić jakby więcej pokoi, czy robić tutaj jakichś jeszcze dodatkowych takich miejsc dla turystów, bo wy jesteście szczęśliwi z tym, jesteście zadowoleni z tym, co macie, z tym, jak tutaj wam się to... Tyle, ile dajemy radę tak, obrobić, tak powiem prosto, tyle robimy. Nie chcemy się z powrotem wkręcić w ten biznes ogromny, wielki, no bo to już agroturystyka to jest... No w tym momencie. W tym momencie. Ludzie uciekają z miasta, tak? Potrzebują czegoś naturalności. Rodzice chcą coś dzieciom pokazać. No, internet nie zaspokaja tych potrzeb, także jest wieś, także możliwość na wsi, wydaje mi się, jest ogromna. Jeszcze w takich miejscach odludnych, nie wiem, czystych ekologicznie, bo tereny są naprawdę czyste ekologicznie. A prowadzimy do gospodarstwa, ale jednak też chronimy to miejsce, żeby ta woda była czysta, żeby były raki, a wróciły raki.
żeby ryby były w rzekach. Da się założyć jakby takie gospodarstwo, coś, co jest zgodne z waszym sercem, z waszymi poglądami na życie i zarazem na tym zarabiać, ale też właśnie nie zagubić się. Tak, żeby nie zagubić tego wyjazdu, po co się wyjechało. Tutaj, żeby mieć ten spokój i ciszę, wolność przede wszystkim. I mieszkać przede wszystkim dla siebie, prawda? Skąd mieliście pieniądze, żeby, bo to jednak nie jest tak prosto, rzuć wszystko, przyjedź. Tutaj trzeba mieć jakieś pieniążki, żeby to wszystko rozkręcić na początku. Jak to, czy braliście jakieś właśnie kredyty, czy może Unia Europejska? Nie, wtedy jeszcze nie było Unii. Nie było wtedy. Może czasem potem braliście też od Unii Europejskiej jakieś dotacje? Jak czy pieniądze, no to mam dwie ręce, ktoś ma może głowę bardziej przy biurku woli pracować, ja fizycznie zawsze przestrzeń na dworze. Większa satysfakcja. Większa satysfakcja z pracy, mam taki ruch, nie rośnie mi brzuch, no nie jestem. A kredyty, no kiedyś nie było kredytów takich jak teraz, pomoc Unii Europejskiej, dofinansowanie. Chętnie bym nawet w coś takiego wszedł, aczkolwiek nigdy nie wziąłem kredytu. Całe życie swoje, te 55 lat, jak mam, żadnego kredytu nie wziąłem, nie chcę zasilać banków. Zawsze, nawet jak już pokazał się jakiś program, żeby sobie wiatę wybudować na przykład, bo to mi jest potrzebne na siano, ale zaczyna się od tego, że znowu trzeba iść do banku ten kredyt. Czyli część tych pieniędzy oddaję właściwie nie wiadomo za co. Można napisać biznesplan, który też trzeba zapłacić. No chyba, że trzeba spędzić tam ten parę dni, a jeżeli ktoś... Szkoda tego czasu na spędzenie go przed komputerem, jak właśnie wolimy. Ja to w ogóle mam. Gdyby nie Beata, to ja bym tych papierów nie ogarnął wszystkich. Ona spędza dużo czasu. Przeżyć to życie, tak. Ale można właśnie bez tych kredytów. Można własną pracą, jakimś swoim pomysłem, krok po kroczku. Jedziemy teraz na wycieczkę jeepkiem. Pojedziemy wszyscy, żeby zobaczyć jakieś piękne widoki, które tu są właśnie, no wszystko tu jest piękne, wszędzie jest piękne widoki, ale jest jakieś ładne miejsce widokowe i pojedziemy tam jeepem. Jest! Co? Grzyb mój, uważaj, nie chodź do niego. To jest grzyb? Tak, to jest jadalny grzyb. Na pewno. Patrz, wielkości dłoni prawie. Ona będzie tak jak piłka. Przez pół, albo ten do piłka, no. Więcej niż niestety zamknięte. No cóż, ale zobaczymy tą piękną cerkiew z zewnątrz. Wygląda naprawdę fantastycznie. Chyba ta cerkiew została przejęta przez Kościół katolicki, ponieważ tutaj figurka Matki Bożej z Fatimy. Zbyszek nam opowiadał, że w tej miejscowości, w której jesteśmy, Wisłok Wielki i okolice, kiedyś mieszkali tutaj różnego rodzaju zbóje, rzezimieszki i tego typu elementy. I to zostało jakby widoczne. Pamiątka tego jest po dziś dzień, bo wiele osób ma nazwiska z tym związane. I właśnie widziałam jedno nazwisko Opryszko. Opryszek. W ogóle Bieszczady to było, dalej jest, teraz już w mniejszym stopniu, ale kiedyś to był taki tygiel kulturowo-religijny, ponieważ mieszkał tutaj bardzo, bardzo dużo różnych ludzi. Byli tutaj Bojkowie, Łemkowie, Ukraińcy, Polacy, Żydzi. I tak samo właśnie bardzo różne wyznania, dlatego stąd ta cerkiew. No niestety wojna, druga światowa, przesiedlenia to jakby bardzo zniszczyły, ale ślady tych różnic kulturowych, różności kulturowych są widoczne po dziś.
przyszedł czas na obiad, więc teraz dostaliśmy kartę, będziemy sobie wybierać pierożki. Ale nie tylko pierożki, mam też inne rzeczy. Ale ja słyszałem o tych pierogach, więc ja chcę pierogi. Odkąd byliśmy w Finlandii rok temu, dokładnie jakoś rok temu byliśmy w Finlandii, zakochaliśmy się w fińskich saunach, jak wiecie. Kto nie oglądał odcinka o saunie, to tutaj jest fenomenalny. Przyjechaliśmy tutaj i zobaczcie co tutaj jest, słuchajcie. Proszę bardzo, w tej oto beczce jest sauna. Normalnie jest piec opalany drewnem. A, to zaraz zamknięte, zaraz zobaczymy jak to w środku wygląda. Piec opalany drewnem, w którym są krzesełeczka i można się po prostu chillować w te zimne dni zimy. Nie tylko w zimne dni, kiedykolwiek z sauny można korzystać. Kasia, jest sauna. Wiem. Więc zostajemy. Jest to miejsce przyjazne ludziom. Pięknie, cudownie, smacznie i przemiła atmosfera. Jest dobra po prostu. To są dobrzy ludzie, to jest bardzo dobra energia i to się po prostu czuje. I można żyć na wsi, można się utrzymywać na wsi, można po prostu spełniać swoją pasję, żyć w zgodzie z naturą. I nie popaść w taki kołchoz zarabiania. Nie ma tutaj wyścigu szczurów, tylko po prostu natura, radość i super. Proste życie. No. Pięknie. Niesamowite. Słuchajcie, przyjeżdżajcie w Bieszczady, wyjeżdżajcie na wieś i realizujcie swoje marzenia, bo to jest naprawdę piękna sprawa. Dziękujemy. O matko. No to. Ty jakie wziąłeś bryndziołki? Tak, ja wziąłem z bryndzą. Będziemy. No pewnie. A te są po zbójnicku. Po zbójnicku z To są te dla awanturników. Z chili. Jaka piękna łyżka w ogóle, popatrz. Tak, wszystkie są, pierogi są chrupie. O kurde, takich ty ja nie jadłam. Chrupią jak te, nie wiem jak to chrupie, przepięknie, bo smażone w oleju jakimś. No i ja sobie wezmę brędziołka też od ciebie jednego albo dwa. I do próbujemy. Popicie. Jeszcze staliśmy kefir. Do popicie, no. I popatrzcie co tutaj jest, pokaż co tutaj jest. Popatrzcie się. Niam, niam. O masta? Niam, niam, niam. Fenomenalne, naprawdę słuchajcie. O. Coś. Po prostu niebo w gębie. No, tutaj proszę bardzo. Łukasz jest u siebie. Moi przyjaciele nowi. Wiecie, skończyliśmy pierogi, a właśnie przyjechali klienci po ser. Można sobie tutaj kupić normalnie u nich sery kozie, które oni wyrabiają. I tam mamy państwa, którzy właśnie jadą gdzieś i po drodze zatrzymali się po serki. Pobyt tutaj tylko mnie utwierdził w przekonaniu, że naprawdę, jeżeli się chce, to można żyć ze swojej pasji, można po prostu żyć szczęśliwym. Ja bym po prostu się mógł tutaj dzisiaj przeprowadzić i dzisiaj tutaj mieszkać. Nie wiem jak są zimą, czy bym tu wytrzymał, ale mając saunę, dużo drewna, dużo kotów, Kasię u boku, to mi się wydaje, żebym wytrzymał, że jakoś byśmy narobili przetworów, zapraw, zapasów i byśmy przetrwali tą zimę, nawet bez internetu, tak mi się wydaje, więc fajnie. Fajnie jest żyć na wsi, fajnie jest żyć w takim zgodzie z naturą. Jest to zdecydowanie spokojniejsze życie i przyjemniejsze niż w takim wielkim mieście. Przynajmniej dla nas, jak kto lubi, ale my osobiście jesteśmy totalnie za życiem na wsi i za tym, żeby tutaj żyć. No jak widzicie, mają piękny dom i to wszystko się kręci, biznes się kręci. To nie jest tak, że po prostu przyjechali tu klepać biedę, tylko po prostu robią to, co lubią. Przy okazji jeszcze czerpią z tego zysk. Mógłby się kręcić jeszcze bardziej, bo właśnie Spyszek i Batka powiadali, że gdyby chcieli, to mogłoby to wszystko wiele bardziej, mógłby z tego być taki prawdziwy, duży biznes, ale oni po prostu nie chcą. Chcą żyć sobie w spokoju i tak, jak jest im wystarcza i to jest piękne. To jest bardzo ładne. Kto to się tutaj piękni przed kamerą? Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy Zbyszkowi, Beacie, wam dziękujemy za to, że nas tutaj zaprosiliście, za to, że nam pokazaliście to piękne miejsce, gospodarstwo Przedbieszczady. Warto tutaj przyjechać, warto się zatrzymać, warto zjeść te pyszne serki. No i pierogi. I pierogi. Bardzo wam pierogi dziękujemy z naszym za dzisiejszy celem. Dzień. Dziękujemy również. No, i będziecie przejeżdżać w Bieszczady, zapraszamy. Zapraszamy zimą. Mm. O. Bardzo, bardzo chętnie. Jeśli tylko jedziemy w Polsce w zimie, to na pewno wpadniemy. I was także wszystkich zapraszamy tutaj, do tego miejsca. Wpadajcie na nasze sery. I pierogi. I pierogi.